Hej, witajcie na kanale Mathemagics. O co chodzi z tymi głosami lektorskimi? Wszyscy o tym mówią, nikt tego nie tłumaczy, znaczy tłumaczą, ale w taki pokrętny sposób, że to zależy od kongresu. Ale jak w jaki sposób kongres zależy? Więc dzisiaj dowiemy się dokładnie, matematycznie, o co chodzi z tym podziałem na głosy lektorskie. Zacznijmy może, ile ich mamy dostępnych. Na 538 głosów elektorskich składa się 100 senatorów, 435 tych takich członków Izby Reprezentantów, nazwijmy to posłów, niech będzie 435, no i jeszcze 3 osoby dodatkowe na Dystrykt Kolumbii, to jest tam, gdzie znajduje się Waszyngton. Nie jest to osobny stan, ale ma swoje 3 głosy elektorskie, więc zapiszmy to. I teraz wszyscy na internecie mówią, że te głosy elektorskie 538 jest rozłożonych proporcjonalnie na każdy stan. Nie jest to do końca prawda. Dzisiaj na kanale Mathemagic dowiecie się, jaka jest matematyka, która rządzi tym rozporządzeniem. Nie jest to taka proporcja, jak na przykład weźmiemy sobie populację Kalifornii. Czyli 39,5 milionów mieszkańców Kalifornii i podzielilibyśmy to przez populację USA, czyli 331 milionów i wtedy wyszłoby około 12%. I teraz te 12% pomnożylibyśmy przez 538. 64 głosy elektorskie, tyle miałaby Kalifornia, gdyby taki bezpośredni system proporcjonalny był stosowany, ale taki nie jest. Dzisiaj się dowiecie dokładnie, jaka matematyka za tym stoi. Otóż 538. Na każdego z senatorów od razu jest jeden głos elektorski, czyli każdy ze stanów ma 2 senatorów, już z miejsca każdy ze stanów ma te 2 głosy elektorskie przyznane tak od razu. Także 538 nagle staje się 438, do tego 3 oczywiście idzie tutaj do District of Columbia, jak mówiłem wcześniej, zostaje 435 głosów elektorskich. Tak naprawdę one są rozlokowane poprzez jakieś tam proporcje. I tu się zaczyna matematyka, także zaraz Wam pokażę tą formułkę, która tym rządzi. M niech to będzie ilość miejsc, które już dany stan ma. W tym problem oczywiście, że na samym początku każdy stan ma 0 miejsc, więc dzielenie przez 0 było problemem i oczywiście trzeba było to naprawić, więc postanowili, żeby dać wszystkim stanom jedno miejsce na sam początek, a zatem 435 minus 50 miejsc po jednym na każdy stan, tak naprawdę zostało nam do rozlokowania 385 miejsc. Ok, i teraz już wiemy, że M zawsze będzie 1, ale znowu powstał drugi problem i chodziło o to, że czy dzielimy populację przez ilość miejsc, które już się ma, czy przez ilość miejsc, które by się miało, gdyby się dostało kolejne miejsce, prawda? Czyli dzielimy na początku przez populację przez 1 czy przez 2. No i oczywiście znowu była dyskusja i doszło do kompromisu takiego, że nie dzielimy ani przez ilość miejsc, które już mamy, ani przez ilość miejsc, które byśmy mieli, czyli m plus 1, tylko przez średnią geometryczną tych dwóch wielkości, czyli mnożymy m razy m plus 1, no i bierzemy z tego pierwiastek kwadratowy. No i teraz mamy już wzór na to, żeby zobaczyć, kto ma dostanie kolejne siedzenie, kolejne miejsce, siedzenie. Po angielsku mówimy seat i tam mi się trochę kojarzy, tłumaczy to oczywiście bardzo niepoprawnie jako siedzenie, ale kolejne miejsce, kolejny głos elektorski, tak powinienem powiedzieć. Więc zróbmy tylko przykład. Weźmiemy przykład Kalifornii, czyli powiedzmy A, niech będzie A1, czyli niech będzie pierwsze miejsce elektorskie z tych 385, czyli populacja Kalifornii dzielona przez 1 razy 1 plus 1 i pierwiastek z tego, a zatem dzielona przez pierwiastek z 2. Prawie 28 milionów, to jest nasz ten przelicznik proporcji, nazwijmy to przelicznikiem proporcji, mniejsze o nazewnictwo. Wykonujemy to działanie dla każdego z 50 stanów i stan z najwyższą tą proporcją otrzyma kolejny głos elektorski, a zatem jego M
wzrośnie od 1 do 2, czyli będzie teraz już będzie 2 razy 3, czyli dzielone będzie przez populacja przez pierwiastek z 6, a ponieważ podzielnik jest większy, no to ta proporcja będzie mniejsza, a zatem jakiś inny stan będzie teraz powyżej Kalifornii i ten inny stan otrzyma kolejny głos i tak będzie, aż wszystkie te głosy będą rozdzielone. Chodźcie, weźmiemy do tego arkusz Excela, pokażę Wam, jak to działa. A zatem będziemy teraz patrzeć tutaj na każdy stan. Mamy wspomniałą wcześniej Kalifornię. Tu już sobie wpisałem wzór na tą proporcję naszą, a ilość głosów oczywiście każdy ma jeden, więc jak widzicie, teraz jest podzielność przez 0, już jest, nie jest problemem. Przeciągniemy to na sam dół. No i teraz widzimy, że Kalifornia ma ten największy współczynnik, więc damy jej kolejną głosów z tych 385. Mamy teraz 384 i Texas jest jakby, ma kolejną tą proporcję największą, więc jemu damy głos elektorski. Wróciliśmy do Kalifornii, więc Kalifornia teraz będzie miała 3. Floryda teraz ma najwyższy współczynnik, więc dodajemy 1, później Nowy Jork, później z powrotem do Teksasu, znowu do Kalifornii, w końcu Pensylwania. Właśnie o Pensylwanii się chyba najbardziej rozchodzi w tych wyborach. No i tak po kolei, zrobię to jeszcze kilka razy, a później już wrócimy do tablicy i zobaczycie. Ohio w końcu będzie miało głos, z powrotem do Nowego Jorku, 3, Georgia, mój stan Nevada, długo nie dostanie głosów, ale myśmy otrzymali, mieliśmy kiedyś 4 głosy elektorskie, teraz mamy 5, dużo ludzi do Nevady się przeprowadza, więc nasze znaczenie na mapie wzrosło, zresztą jesteśmy z tych tak zwanych wahających się stanów swing states, więc tutaj już Donald Trump był i Kamala Harris zresztą też kilka razy właśnie kampaniując o głosy. No dobra, wiecie już mniej więcej, jak to wygląda. Kalifornia oczywiście dostaje ich najwięcej, no ale tak skacze w górę i w dół i coraz rzadziej do Kalifornii będzie, coraz częściej będzie do innych stanów, które też będą otrzymywać po więcej głosów. Gdy wszystkie te głosy elektorskie zostaną rozdane, zobaczycie, że Kalifornia otrzymuje 54 głosy elektorskie, a w Stanach całe Stany mają 538 do rozdania, a zatem proporcja tych dwóch to jest 10%, a zatem 10% głosów elektorskich otrzymuje Kalifornia, a nie tyle, ile byłaby mu dała taka populacja, gdyby było to robione dokładnie proporcjonalnie. A zatem ten system daje trochę więcej mocy, trochę więcej władzy czy decyzyjności mniejszym stanom na rzecz tych większych, z różnych przyczyn. Są oczywiście głosy za, głosy przeciw. Ja się tym nie zajmuję na tym kanale dzisiaj. Na tym kanale to była matematyka. Na koniec 82. odcinka Mathemagic. Zatem wiszę Wam 82 pompki w szczytnym celu 1000 subskrybentów do ostatniego odcinka. Zaczynamy! Chyba nie dam rady dzisiaj. 60. Let's go. 61. Udało się, ale zdecydowanie było najtrudniej. Muszę chyba częściej dawać filmiki na Mathemagic, bo wypadłem z formy. Dzięki za oglądanie do samego końca. Trzymajcie się. Cześć.